Szanowni Państwo, konwalia majowa, polska konwalia majowa, wygląda przepięknie, ładnie kwitnie. Jeden kwiat, trzy listki, spokojnie otrują człowieka. Lekarze stwierdzą niewydolność krążenia. Oczywiście wielu powie, że to są bzdury. Ja powiem, że nie. Dlatego chcę Was przestrzec przed konwalią, a zarazem zachęcić do jej zbierania i przechowywania, chociaż jest pod ochroną. Co będziecie mogli zrobić, jak nie będzie leków, jak nie będzie aptek? Otóż, jeżeli będziecie mieć niedotlenienie mięśnia sercowego, to właśnie ta konwalia, te listki, ten kwiat po prostu pomogą Wam po prostu podczas leczenia, ponieważ jest to jeden z najlepszych leków na niedotlenienie mięśnia sercowego. Chodzi o to nasze polskie ziółko, czyli o to naszą polską konwalię. Bierzemy małe dawki, oczywiście z osłoną i idealnie leczymy. Nie ma substancji chemicznej, która mogłaby zastąpić tą polską konwalię. Dlatego trzymamy ją pod ochroną. A dlaczego trzymamy pod ochroną? No bo gdybyśmy wszyscy się rzucili na tą konwalię, to byśmy ją wyrwali bardzo szybko. Dlatego jest pod ochroną. No jest to piękny kwiat, oczywiście intensywnie pachnący. Nie polecam nikomu i nigdy, aby robił obozowisko oczywiście tam, gdzie rośnie dużo konwali, ponieważ zaśnie i obudzi się w innym świecie. Pamiętajcie o tym, konwalia leczy, ale konwalia też truje. I co jest najbardziej niebezpiecznego w tej konwalii? Gdyby ktokolwiek z Was się otruł konwalią, lub gdybyście kogokolwiek mogli otruć lub chcieli otruć, to muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę. Jeżeli kogoś otrujecie konwalią i jeżeli sekcję zwłok przeprowadzimy w ciągu 8 godzin, to wykryjemy, że to świństwo otruło człowieka. A jeżeli po 8 godzinach to już nie kumuluje się w organizmie i możemy sobie robić 100 tysięcy sekcji i nie stwierdzimy, co było powodem. A lekarz podczas sekcji napisze, że była niewydolność krążenia. Także, szanowni Państwo, polska konwalia. Konwalia, która leczy, konwalia, która truje, konwalia, którą polecam i nie polecam spania w zbiorowisku tej naszej polskiej konwalii. Także piękny kwiat, przeważnie w maju, ładny zapach. Rosjanie robią z tego perfumy, naturalne perfumy. Można robić perfumy. Zbieramy kwiaty, zalewamy spirytusem czy jakimś alkoholem i mamy typowe perfumy konwalie. Kiedyś tak żeśmy robili, jak byliśmy młodsi. Teraz robią różnego jakieś takie z gałna czy z główien ptasich robią, ściągają to z wysp i zrobią z tego perfumy i kobiety się tym zachwycają. A dlaczego nie polską konwalią? Dlaczego nie polskim zapachem? Także, szanowni Państwo, jeszcze raz zachęcam do zbierania, ale oczywiście pod kontrolą, ponieważ jest to ziółko pod ochroną i zachęcam może nie do leczenia teraz, ale jak będziecie przymuszeni, jak nie będzie aptek, nie będzie lekarzy, wtedy możecie zastosować. Z truciem raczej się powstrzymajcie, chyba że jakieś inne nacje. Dziękuję bardzo.